przedstawicielki płci pięknej nie mają łatwo na rodzimej scenie. Wielu raperów otwarcie twierdzi, że kobiecy rap to twór, którego po prostu nie są w stanie słuchać. Lekceważące podejście ma bezpośrednie przełożenie na odbiór artystek również wśród słuchaczy. Ich kawałki w dużej mierze są odbierane właśnie przez pryzmat płci. Przyglądając się polskiej scenie, trudno wymienić choć jedną raperkę, którą ominął ten problem. Mimo to z każdym rokiem na naszej scenie pojawia się coraz więcej kobiecych twarzy żądnych uznania, sławy i pieniędzy. Które zasługują na największą uwagę? To pierwsza część mojego subiektywnego rankingu. Zapraszam. Miejsce 10. Rena. Zdecydowanie najbardziej męska postać z całego zestawienia. Rena właściwie od samego początku zaznaczała swoją twardość i prawilność. Poruszanie ulicznych tematów z energicznym flow przysparzało jej zarówno oddanych fanów, jak i zdecydowanych przeciwników. Od lat związana z wytwórnią Stopro Rap. Po sprzedaży labelu przez Winiego, o którym możecie posłuchać w jednym z materiałów na kanale, Rena rozpoczyna nowy rozdział na swoim, pracując nad kolejną solową płytą. Miejsce 9. Zapałka. Postać, która niestety nie dała się poznać szerszej publiczności. Od wielu lat konsekwentnie działa w podziemiu, prezentując bardzo solidny poziom. Jej kawałki charakteryzują się specyficzną manierą w głosie, co może przypaść do gustu wielu słuchaczom. Mimo braku ogromnych sukcesów na jej koncie, w jej nagraniach czuć nieustającą pasję tworzenia muzyki. Miejsce 8. Lilu. Artystka, którą trudno zamknąć w jednym gatunku muzyki. Jej twórczość swego czasu trafiała do dość dużego grona odbiorców. Lilu wydawała swoje płyty m.in. w Maxflow i miała okazję współpracować z wieloma cenionymi artystami z hip-hopowej branży. Takimi jak m.in. Rahim, Miłosz, PZ, Jimson czy PRZ. Miejsce 7. Gonix. Skrajne pochwały lub przesadne uprzedzenie dotykają większości polskich raperek. W przypadku Gonix ten podział wydaje się być najbardziej widoczny. Artystka przez krótki czas związana ze Szpadyzor Records z pewnością posiada skille, których wielu raperów mogłoby pozazdrościć. Mimo to jej sposób bycia i dobór tematów w nagraniach nie przysparza jej jedynie sympatii, o czym najdobitniej przekonała się, biorąc udział w akcji Pop Killer Młode Wilki 2013. Miejsce 6. Wdowa. Zdecydowanie najpopularniejsza raperka w zestawieniu. W dużej mierze wynika to z długiego stażu w środowisku, współpracy wydawniczej z Alkopoligamią oraz kontrowersjach związanych z jej opiniami wydawanymi w programie Żywy Rap. Przez lata nie miała żadnej znaczącej konkurencji w kobiecym rapie. Wysyp nowych artystek na scenie hip-hopowej skupia na swojej muzyce mniej uwagi niż w poprzednich latach. To już wszystko, jeśli chodzi o pierwszą część zestawienia. Dajcie znać, która raperka waszym zdaniem powinna znaleźć się w drugiej części. Ciekawi mnie też, czy w ogóle słuchacie kobiecego rapu i co sądzicie akurat o tej części sceny. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału i wciśnięciu dzwoneczka, by być na bieżąco z kolejnym materiałem. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.